Temeria, Redania, Kedwen, Edirn, Kovir, Povis. Kto by zliczył wszystkie królestwa i księstwa północy? Kiedy tylko ludzie wydarli ziemię elfom i krasnoludom, podzielili ją na dziesiątki kawałków i rzucili się sobie do gardeł. Gdy tylko topniały śniegi, władcy północy rozpoczęli swoją błahę wojenki. Temeria próbowała wydrzeć Soden z Cintry, Edirn i Kedwen spierali się o Dolinę Pontaru, ale kiedy z południa przybyły zakute w czarne blachy legiony Nilfgaardu, Nordlingowie odkryli, że więcej ich łączy niż dzieli. Kiedy Nilfgaard rozpoczął inwazję, spodziewano się, że wojna zakończy się po kilku tygodniach, całkowitą klęską północy. Ale ku własnemu zaskoczeniu, Nordlingom udało się odeprzeć liczniejsze i lepiej wyposażone cesarskie legiony. Czy o zwycięstwie zadecydowali czarodzieje? Geniusz taktyczny świetnie wyszkolonych generałów? A może wkład wynalazców z Akademii Oksenfurckiej? Spory trwają do tej pory. Jak się okazało, Nordlingowie potrafią pokłócić się i o zwycięstwo. Granice Królestw Północy wyznaczają trzy łańcuchy górskie. Smocze, Sine i Amel. Oraz brzeg Wielkiego Morza. Co znajduje się za tymi granicami? Nordlingowie nie wiedzą na ten temat zbyt wiele i szczerze mówiąc, niezbyt im to przeszkadza. Zaabsorbowani swoimi sporami, kłótniami i wojnami nie mają czasu interesować się resztą świata. Niestety, jak unaoczniła im to dobitnie inwazja Nilfgaardu, nie oznacza to wcale, że reszta świata myśli podobnie. Co łączy miasta tak jak Wyzima, dumna stolica Temerii Oksenfurt, centrum myśli całej północy i Altginvel, prowincjonalną osadą położoną na skraju znanego świata? Na pozór nic. Wszakże każde z tych miejsc wygląda, brzmi i nawet pachnie inaczej. Mają one jednak identyczne początki. Zostały założone w miejscu dawnych elfickich miast. Świadectwem tego są ruiny rozciągające się pod ich ulicami. A co było przyczyną zagłady elfich metropolii? Zaraza? Kataklizm? Potwory? Nie. Ludzie. Nordlingowie mają ambiwalentny stosunek do magii. Z jednej strony, czarodzieje niewątpliwie odegrali znaczącą rolę w obronie północy przed Nilfgaardem, z drugiej strony, ich nieskrywane poczucie wyższości i tendencja do mieszania się w politykę zaczynają drażnić zarówno gmin, jak i królów. Symbolem arogancji czarodziejów stała się Filipa Eilhart, która uznała, że zamiast doradzać królom, powinna sama sprawować rządy. Te jednak nie trwały długo, a kiedy się zakończyły, na północy zapłonęły stosy. Demavent miał cechy predestynujące go do wielkości. Bystry, biegły w politycznych intrygach, doskonale wykształcony. Niestety, był też bardzo, ale to bardzo niecierpliwy. Demavendowi zawsze było za mało. Zawsze myślą był przy jutrze, zapominając o przyziemnych wymogach dnia dzisiejszego. Kiedy doradcy zanudzali go niuansami polityki fiskalnej, Demavent planował kolejne podboje. Sąsiedzi Edirn szybko przekonali się, że żadne ustępstwo, żaden kompromis nie usatysfakcjonuje Demavenda. Jego królestwo rosło jak na drożdżach, co i raz przesuwając granice. Podobnie jak cesarstwo Nilfgaardu. Kiedy Nilfgaard przekroczył Jarugę, na władców północy padł blady strach. Z wyjątkiem Demavenda. On jako jedyny się cieszył. Wreszcie spotkał godnego siebie przeciwnika. Cóż, radość nie trwała długo. Choć mało kto pamięta, Demavend był za młodu przystojnym mężczyzną. Orlego profilu mógłby pozazdrościć sam Foltest, pod spojrzeniem jego świdrujących zielonych oczu rumieniły się panny. Ale lata dostatniego życia zrobiły swoje. Wydatny brzuch i zaczerwienione policzki dobitnie świadczą o tym, że Demavend nie żałował sobie trunków ani jadła. Obwisła szyja i zgarbione ramiona dowodziły zaś, że wojskami wolał dowodzić z wyłożonego jedwabnymi poduszkami tronu niż z siodła. Nienawiść Demavenda wobec elfów jest przysłowiowa. O ile Foltest czy Wizimir zwalczali wiewiórki z konieczności, władca Edirn robił to z religijnym wręcz zapałem. Mimo, iż po wojnie z Nilfgaardem skarbiec świecił pustkami, Demavend płacił 50 sztuk złota za głowę każdego bojownika z Coyatel. Węsząc dobrą okazję, jego poddanie wyłapywali niewinne elfy i krasnoludy, przypisując im zmyślone występki, byleby wyłudzić nagrodę. Demavend doskonale zdawał sobie z tego sprawę i niespecjalnie mu to przeszkadzało. Demavend zawsze nosił pod koroną biały czepiec wyszywany złotą nicią, nawet w trakcie upalnego edirskiego lata. Czemu?
Ponoć próżny król wielce wstydził się postępującej łysiny. Przez jego dwór przewinęło się wielu alchemików i cyrulików, którzy obiecywali, że przywrócą Demawendowi bujną grzywę. Wszyscy, co do jednego, skończyli w kazamatach twierdzy Aldersburg oskalpowani za życia. Foltest jawił się jako władca idealny. Dzielny, inteligentny, szczodry, pracowity, a do tego, tu źródła są nadzwyczaj zgodne, niezwykle przystojny. Ale każdy przecież ma jakąś wadę, a zwłaszcza królowie. W przypadku Foltesta była to nadmierna kochliwość. Okazało się, że pan Temeri, Pontaru, Mahakamu i Soden nie potrafi zapanować nad sobą. Gdyby jeszcze Foltest ograniczył miłosne podboje do znudzonych wdów, bądź żądnych przygód mieszczek, ale Foltest ganiał za kapłankami, żonami swych sojuszników, córkami przyjaciół, nawet za własną siostrą. Chutliwość Foltesta była przyczyną jego upadku. Król Temeri, bohater wojen z Nilfgaardem, nie poległ bowiem na błoniach Soden czy Brenny, lecz w trakcie wojny domowej toczonej przeciw byłej kochance i własnym bękartom. W odróżnieniu od innych królów północy, Foltest nie darzy starszych ras nienawiścią. Wręcz przeciwnie, mówi płynnie w starszej mowie, jest koneserem elfiej poezji i krasnoludzkiego piwa. Mimo to zwalcza wiewiórki z absolutną bezwzględnością. Każdego pojmanego bojownika, niezależnie od rozmiaru win, traci na kaźniach. Sprzyjających im cywilów traktuje jak szpiegów, a resztę nieludzi zamknął w ściśle nadzorowanych gettach. Cóż, racja stanu wymaga ofiar. Foltest wygrał dziesiątki bitew, często stając przeciw przeważającym siłom wroga. Co było tajemnicą jego sukcesów? Analityczny umysł? Szybkość reakcji? Sam król zwykł mawiać, że liczne wygrane zawdzięczał doskonałej pamięci. Znał ponoć z imienia wszystkich oficerów, a także wielu szeregowych żołnierzy. Doskonale wiedział o ich silnych stronach i słabościach, dzięki czemu zawsze potrafił dobrać odpowiednią osobę do danego zadania. Każdy piechur uważał się więc za przyjaciela króla i każdy był gotów oddać za niego życie. Foltest nie był przesadnie religijnym władcą. Postów nie przestrzegał, na pielgrzymki nie chadzał i bez wyrzutów sumienia łamał wszelkie przykazania dotyczące zachowania w alkowie. Mimo to nie szczędził środków na budowę chramów i godził się z uszczuplającą jego skarbiec świątynną dziesięciną. Czemu? Bo choć wątpił w istnienia bogów, dobrze wiedział, że ich kapłani są jak najbardziej rzeczywiści i na jakąkolwiek próbę ograniczenia ich wpływów zareagują ze świętym gniewem. Król Henselt nie miał miłej oku aparycji, nie brylował na salonach, nie imponował erudycją, ale na polu bitwy czuł się jak ryba w wodzie. Henselt potrafił określić zasięg każdej katapulty co do centymetra. Przechadzał się między nimi jak dumny ojciec, poklepując czule kamienne pociski, gładząc napięte liny niby trubadur przebiegający palcami po strunach harfy. Gorzej, kiedy trzeba było przenieść uwagę z machiny na ludzi. Z nimi bowiem Henseltowi ciężej było się porozumieć. Szybko wpadał w gniew i długo się uspokajał. Dlatego, mimo niewątpliwego talentu do wojaczki, Henselt nie uczynił z Kedwen potęgi. Nie potrafił zjednać sobie sojuszników ani przekuć zwycięstw w trwałe sukcesy. Ale nie przeszkadzało mu to zanadto, walczył po to, by walczyć. Historia lubi płatać figle, czego Henselt jest dobitnym przykładem. Król Kedwen lubił chełpić się swoją jurnością. Wypiwszy kilka kufelków, zdradzał rozmówcom konfidencjonalnym szeptem, iż spłodził dość bękartów, by osadzić nim wszystkie trony północy i kilka nilfgaardzkich prowincji. Ale jego jedyny prawowity potomek zginął na polowaniu i od tego czasu, mimo wielu prób i starań, Henseltowi nie udało się spłodzić następnego dziedzica. Złośliwi mówią, że to właśnie porażki w alkowie przyczyniają się do wybuchowego temperamentu króla. Henselt nie wygląda na króla. Małe, ruchliwe oczka, bulwiasty czerwony nos, krzaczasta broda. Ten opis pasuje bardziej do bandyty niż monarchy jednego z najważniejszych królestw północy. Być może dlatego Henselt nie rozstaje się z insygniami władcy. Masywny pas zdobiony srebrnymi wieżami, ważący 15 uncji, łańcuch z litego złota, korona zwieńczona herbowym jednorożcem, szkarłatny, obszyty łasicznym futrem kaftan. Wszystko to miało w zamierzeniu otoczyć go monarszym nimbem. Ale jak zwykł mawiać z uśmiechem Foltest, obwieszczony złotem wieprz pozostaje wieprzem. Henselt długo wzbraniał się przed przyjęciem na swój dwór czarodziejki. W końcu włączył do grona doradców Sabrinę Glevising, ale nie po to bynajmniej, by zasiągnąć jej opinii. Traktował ją jako kolejne insygnium władzy.
jako gronostajowy płaszcz czy berło. Miała siedzieć i ładnie wyglądać, ale Sabrina nie zamierzała milczeć. Kiedy trzeba było, przekrzykiwała swego króla bądź uciszała go, waląc pięściami w stół. W końcu wywalczyła sobie jego uznanie, ale nigdy nie zapomniała zniewag i szyderstw, którymi ją przywitał. Lata później, kiedy nadarzyła się stosowna okazja, zdradziła go, za co zapłaciła najwyższą cenę. Młode dziewczę z zadartym noskiem i burzą rudych włosów. Wydawałoby się, nikt kogo należałoby się obawiać, ale pozory mylą. W przypadku Addy bardziej niż zwykle. Na Addzie ciążyła bowiem straszliwa klątwa. Miała przykry zwyczaj zmieniać się w strzygę. Wydawało się co prawda, że wyleczy ją z tego pewien wiedźmin, ale jeśli wierzyć plotkom, księżniczce zdarzają się nawroty. Początkowo myślano, że biedną Addę przeklnęli bogowie. Była bowiem owocem kazirodczego związku Foltesta i jego siostry, Addy Temerskiej. Prawda była zgoła inna. Śledztwo wiedźmina dowiodło, że klątwę rzucił sfrustrowany dworzanin imieniem Ostrid. Kolejny raz okazało się, że bogom obojętne są ludzkie uczynki, a ci nie potrzebują niebiańskich mocy do czynienia podłości. Kiedy okazało się, że Adda zmieniła się w strzygę, jej ojciec król Foltest niezwłocznie ogłosił sowitą nagrodę za odczarowanie księżniczki i okrutną karę dla każdego, kto odważyłby się ją zabić. Długo trzeba było czekać na śmiałka, który podjąłby się odczynienia uroku. Okazał się nim nie kto inny jak Geralt z Rivii, wiedźmin cechu wilka. Wydawało się, że po odczarowaniu Adda stała się zwykłą dziewczyną. Miła, elokwentna, niewątpliwie urodziwa. Szybko stała się ozdobą dworu. Wkrótce jednak wśród czeladzi zaczęły się pogłoski, że w swej komnacie z dala od świadków Adda dopuszcza się wobec służek straszliwych okrucieństw, a niektóre z nich znikają bez śladu. Kolejnym świadectwem tego, iż klątwy ciążącej nad Addą nie udało się całkowicie odczynić, było jej upodobanie do mięsa katoblefasa, górskiego potwora znanego też jako gorgon. Pieczyste z tej bestii ma taką cechę, że smakuje bardzo podobnie do ludzkiego mięsa. A że gorgon jest niewiele i jej tusze rzadko trafiały na temerski dwór, księżniczka Adda musiała zadowolić się łatwiej dostępnym odpowiednikiem.